Na kranach żydowskiej dzielnicy odkryjemy jedną z najstarszych świątyń w Wiedniu. Jest to kościół świętego Ruprechta, Ruppenkirche. Świątynia jest w stylu romańskim i została zbudowana przez biskupa Wiergiliusza z Salzburga. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1161 roku. Najcenniejszym zabytkiem świątyni to XIII-wieczne witraże i ołtarz naszej Pani z Loreto. Kościół znajduje się na placu Ruppenplatz, na klancach dzielnicy żydowskiej. Przyglądając się architekturze, zauważymy, że świątynia jest mała. Gdy wejdziemy do wnętrza świątyni, dostrzeżemy dwie nawy z ołtarzami. Oraz świętą figurę biskupa Ruperta. I kamienną kropielnicę. Powyżej ołtarza znajduje się posąg czarnej Madonny, która obroniła Wiedeńczyków przed Turkami i zarazą. Przed świątynią, zasłonięty drzewami u stóp romańskiej wieży, odkryjemy posąg przedstawiający świętego Ruprechta, trzymającego w rękach beczkę soli. Jak mówi legenda, że posąg świętego znaczeniem soli przynosi turystom powodzenie i pomyślność.